Tytuł kursu: Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Moduł: Metody inwentaryzacji. Temat: Metoda spisu z natury. Dzień dobry, nazywam się Jan Nowakowski. Jestem członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Plastix. Zapraszam na drugie szkolenie przedinwentaryzacyjne, którego tematem będą prace organizacyjne związane ze spisem z natury. Dzisiejsze szkolenie prowadzić będzie, tak jak poprzednio, pani Anna Nowak, która jest główną księgową w naszej spółce. Dzień dobry. Oraz pan Andrzej Kaprys, który jest przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej. Dzień dobry. Przejdźmy teraz do samego szkolenia. Mówiliśmy ostatnio o tym, że za przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury wyłączną odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Na dzisiejszym szkoleniu wyjaśnimy Państwu kwestie najważniejszych prac organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem spisu z natury. Szanowni Państwo, proszę pamiętać o tym, że wszystkie zagadnienia związane ze spisem z natury powinny wynikać z instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zarządzenia kierownika jednostki. W ramach czynności przygotowawczych przed spisem z natury należy właściwie posegregować i oznaczyć składniki majątku, tak aby dostęp do nich był łatwy i można było szybko ustalić ich ilość. Osoby materialnie odpowiedzialne powinny złożyć oświadczenie, że właściwie przygotowały pola spisowe oraz ujęły w ewidencji magazynowej i przekazały do działu księgowości wszystkie dokumenty. Spis z natury przeprowadza komisja spisowa. Komisja powinna składać się z osób kompetentnych, bezstronnych i obiektywnych. Nie mogą to być osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a także osoby odpowiedzialne materialnie za składniki majątku objęte spisem oraz pracownicy komórki księgowości prowadzący ewidencję składników majątku objętych spisem. Proszę pamiętać również o tym, że zaleca się, aby zostali powołani kontrolerzy, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem spisu. Osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mienie nie tylko może, ale wręcz powinna być obecna przy spisie. Rzeczywisty stan spisywanych składników zespół spisowy ustala poprzez ich mierzenie, liczenie, ważenie itd. Tak, spis z natury jest dokumentowany formularzem mającym postać arkusza spisowego i właśnie tam wpisuje się te wszystkie dane. Proszę Państwa, chciałbym teraz omówić zasady wypełniania arkuszy spisowych. Proszę pamiętać o tym, że arkusze spisu z natury traktuje się jako druki objęte ścisłą kontrolą. Dlatego też są one najpierw numerowane i parafowane przez upoważnioną osobę z działu księgowości, a dopiero później są wydawane za pokwitowaniem zespołom spisowym. Po zakończeniu spisów muszą być natomiast rozliczone. Ponadto arkusze spisowe stanowią dowód księgowy i powinny zgodnie z artykułem 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości zawierać dane wymagane dla dowodów księgowych. Bardzo ważne jest to, że wpisu do arkusza spisu dokonuje się bezpośrednio po ustaleniu stanu składnika. Na arkuszach nie wolno pozostawić niewypełnionych wierszy. Błędy popełnione na arkuszach mogą być natomiast poprawione wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w artykule 25 ustawy o rachunkowości. To znaczy, błędny zapis należy skreślić tak, aby pozostał on czytelny, a następnie wpisać zapis poprawny oraz zamieścić datę i podpis osoby dokonującej spisu. Z reguły są one ujmowane w odrębnych arkuszach spisowych. Ponadto na odrębnych arkuszach spisowych spisuje się również składniki będące własnością innych jednostek. Proszę Państwa, kończąc już kwestie dotyczące arkuszy spisowych, proszę pamiętać również o tym, że każda strona arkusza spisowego powinna być akceptowana podpisami członków zespołu spisowego oraz osób materialnie odpowiedzialnych. Arkusze spisowe sporządza się w dwóch egzemplarzach, natomiast przy inwentaryzacji zdawczo-zbiorczej w trzech egzemplarzach. Oryginał arkusza jest przekazywany do księgowości, natomiast kopia osobie materialnie odpowiedzialnej. Po zakończeniu inwentaryzacji zespół spisowy sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję Państwu. Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.